impreza jest organizowana ze względu ze zbliżających się Święt Bożego Narodzenia i co jest najważniejsze jest to, że my jak grono Czechosłowaków i polskich przyjaciół właśnie chcemy się spotykać pod tym względem na zbliżających się Święt. O czym tu ludzie rozmawiają? Podsłuchujesz? A próbuję nie podsłuchować, ale jest to trudno, bo człowiek jest ciekawy. No są dwa rodzaje, głównie bym powiedział. Jeden rodzaj jest, który rozmawiają na tematy biznesowe oczywiście, ale jest tu też taki gron ludzi, którzy lubią rozmawiać na takie zwykłe życiowe tematy, jak zwykle towarzyszy, którzy się spotkają tam gdzieś pod lampką wina i sobie chcą tylko tak normalnie porozmawiać. Może ich zapytajmy, o czym rozmawiają. No to chodźmy. Możemy się wtrącić? My chcieliśmy Państwu zadać takie dosyć istotne pytanie. O czym rozmawiacie? Áno, my sa rozprávame o škole, pretože sme boli priatelia na vysokej škole, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, tak sme sa tu po rokoch stretli. Jaké vnioski, jaké vzpomnenia? Spomienky iba pozitívne. Samozrejme, študentské časy sú najkrajšie časy, takže... A ktoré pierogi boli najlepšie? Ktoré pierogi... No... Ukrajinské. Kapustové. Ďakujeme bardzo. O čom rozmawiacie? Rozmawialiśmy o następnych spotkaniach, które się szykują. Ale przecież jeszcze to jest w akcie. No widzicie. To... Biegamy w przyszłość. No. Dzisiaj, jutro to już jest nieaktualne. Więc dzisiaj trzeba zmawiać o tym, co będzie dalej w kolejnych spotkaniach. Czyli już mamy się zbierać do domu, a jeszcze pierogi zostały. Trzeba jeść pierogi i myśleć o lutym. Rezerwować datę na spotkanie w lutym. O pięknie Krakowie. O tym, dlaczego ja jako Słowaczka i kolega jako Czech, cenny Prażanin z Pragi, tutaj przepięknej również, dlaczego jednak zdecydowaliśmy się na Kraków i mieszkamy tutaj ja 9 lat, kolega 11 lat. I się nas zauroczył Kraków, tak? I dlaczego? No właściwie jest tutaj wszystko, tak? Jakby wszystko pod względem kulturowy, turystyczny. Ale nie ma Mostu Karola. Mostu Karola nie ma. No nie, jest Wawel. Ale gramy, że stąd jest blisko do domu. Że jest idealnie, że nie jesteśmy za blisko do domu, ale nie jesteśmy za daleko, jak jest potrzeba podjechać. Że na przykład ciężko by nam było sprawiać takie rzeczy z rodzinami w Bratysławie albo w Pradze, jakbyśmy mieszkali nad Polskim Morzem. Jasne, dzięki bardzo. O prekladoch a všivnosti a práci a ako sa to vlastne kalkuluje, či sa to opláca, neopláca, takže sme sa asi zhodli, že v korporátnom svete nám sa žije lepšie, ako by sme sa niekde hnali do biznis sveta, ale uvidíme. Rozmawiamy o kulturach i w naszym kraju, i w krajach sąsiednich, na Słowacji, ale też innych krajach. Wszyscy zajmujemy się biznesem międzynarodowym. Jest to nam bliskie, lubimy ludzi, lubimy poznawać kultury. I jakie są wnioski, że jest brak kultury, czy jak to wygląda? Wniosek jest taki, że biznes robi ten, kto lubi ludzi przede wszystkim. Oczywiście profesjonalizm też ma znaczenie, ale przede wszystkim trzeba lubić ludzi.